To może tak dziwnie zabrzmi, ale chciałem zacząć to wideo od takich słów, że nie ma perfekcji. Nie istnieje coś takiego jak perfekcja. I ja sądzę, że większość z was o tym wie i gdzieś tam intuicyjnie to czuje, ale mimo wszystko, jeżeli chodzi o rozwój samego siebie i w ogóle o życie, każdy z nas pragnie tego, żeby nasze życie było idealne. No ty może masz takie poczucie, że nie pragniesz tego, żeby twoje życie było idealne. No ale, ej, nie oszukując się, nawet jeżeli akceptujesz rzeczywistość taką, jaką ona jest i żyjesz w chwili obecnej, to i tak chcesz tego, aby tobie było dobrze. Nawet jeżeli sądzisz, że chcesz sprawiać sobie ból albo nieprzyjemność albo dyskomfort i cierpisz na tak zwany rozwojowy masochizm, to i tak chcesz, aby tobie było dobrze. No bo po co się rozwijasz? Tak czy siak chcesz, aby tobie było dobrze. I to jest jedno z tych nagrań, które nagrywam w celu podzielenia się z wami, jak wygląda ta kwestia rozwoju tak naprawdę, tak w rzeczywistości. Tak jakbym miał wam powiedzieć, jak to wygląda w moim życiu, dzieląc się własnym doświadczeniem. No bo jeżeli chodzi o kwestie rozwoju, tych tematów jest całkiem sporo do poruszenia i można do końca życia uczyć się nowych podejść, nowych strategii, nowych pomysłów. Ale mi samemu osobiście zależy na tym, aby to wszystko było proste, aby to było mega uproszczone. Tak, abyście oglądając moje nagranie mieli taki sens przejrzystej klarowności, nie tylko w tym, co ja mówię, ale również w tym, jak sami rozumiecie siebie, jak poruszacie się w swojej rzeczywistości na co dzień. Jak naprawdę wygląda życie świadomego człowieka? Jak wygląda utrzymywanie uważności w życiu codziennym? Bo generalnie dla mnie osobiście to jest jedno i to samo. Każdy z nas jest świadomy, ja już nieraz o tym mówiłem, wczoraj w nagraniu również o tym mówiłem, jeżeli nie widzieliście wczorajszego nagrania, to serdecznie polecam, bo to jest mega super ważny temat. Świadomość samego siebie jest tak banalnie prosta, że wszyscy ją pomijają. Tak to już jest, tak? Wszyscy szukają jakichś pigułek na rozwiązanie problemów na tu i teraz. Fascynują się Bóg wie jakimi strategiami, schematami, ideami, podniecają się różnymi sposobami na to, jak żyć. Ale chcę wam powiedzieć, że to te najprostsze rzeczy działają najlepiej, a te takie najskuteczniejsze techniki w ogóle się nie starzeją. I to jest między innymi to, dlaczego zachęcam wszystkich do medytacji i powtarzam o tym praktycznie w każdym moim nagraniu, a na pewno w tych najważniejszych nagraniach. Przejdę do sedna tego nagrania i choć może wam się wydawać ten wstęp troszeczkę przydługi, to musicie dostrzec wartość tego wstępu i w ogóle chciałbym, abyście dostrzegli wartość każdego jednego mojego wstępu, nawet jeżeli wydaje wam się przydługi, ponieważ jest on praktycznie najważniejszy w całym moim nagraniu. Bo to od twojego nastawienia, od twojej motywacji zależy to, co ty w ogóle widzisz w tym nagraniu i co ty usłyszysz ode mnie. I to od mojego nastawienia i od mojej intencji zależy to, co ja tobie tutaj przekażę. I to jest to, co kształtuje twoje życie oraz moje życie i cały kontekst tego nagrania. Zacznę od prostych rzeczy. Każdy z nas ma świadomość świata wewnętrznego i świata zewnętrznego. Mamy poczucie bycia wyizolowaną osobą i poczucie posiadania granic. Mamy takie granice psychologiczne, które pozwalają nam określać nasze zasady, wartości, naszą dzienną rutynę, która daje nam poczucie bezpieczeństwa, nasze poczucie przynależności, emocjonalnych granic, tak? Każdy z nas ma jakiś wpływ emocjonalny na innych ludzi, a inni ludzie mają wpływ na nas. I tak na dobrą sprawę świadomość jest jedna i ona posiada tak jakby swoje bramy, które są w niektórych obszarach naszego życia
bardziej porowate i przepuszczają więcej informacji i więcej rzeczy, a w innych obszarach naszego życia stanowią takie twarde granice, których nie chcemy poruszać, tak? Przykładowo, jeżeli jesteś w związku, tak, i masz taką zbudowaną intymność, to ta sfera przepuszczalności twoich uczuć nie ma takich betonowych granic, tak? Jest taka bardzo swobodna, elastyczna i przepuszczalna. No ale znowu, jeżeli gdzieś pracujesz, tak, jesteś w środowisku, gdzie jest praca, to ta granica emocji i uczuć zazwyczaj jest troszeczkę grubsza, tak? Nie mówimy o jakichś takich sprawach intymnych, jeżeli chodzi o wykonywaną pracę, jeżeli jest cel i po prostu liczą się efekty. I każdy z nas ma tą świadomość siebie względem rzeczywistości. I między innymi celem rozwoju duchowego jest podniesienie poziomu swojej świadomości do takiego poziomu, aby jak najlepiej zrozumieć to, co się dzieje w nas, w naszym środku, oraz jak najlepiej zrozumieć to, co się dzieje na zewnątrz nas, czyli jak działa i funkcjonuje rzeczywistość, jakie są zasady społeczne, reguły rzeczywistości, tak? Co jest takiego możliwego dla nas do zrobienia w tym życiu? No i przykładowo celem oświecenia, takim idealistycznym celem oświecenia jest pełne osiągnięcie jedności z całą rzeczywistością. To jest przekroczenie poczucia izolacji i zlanie się świata wewnętrznego z zewnętrznym, tak jakbyśmy mieli ciągłe poczucie bycia całym kosmosem naraz. To tak jakbyś uświadomił sobie, że jesteś całym wszechświatem i tak już ci zostaje i tak żyjesz do końca życia. Przekraczając barierę życia i śmierci. I celem uważności w życiu codziennym, celem medytacji nie jest zmiana życia, nie jest osiągnięciem kontroli nad życiem, nie jest manipulacja życiem, nie jest manipulacja rzeczywistością. Celem medytacji świadomego życia jest bycie jak najbardziej świadomym tego, co się dzieje w życiu, tego, jak funkcjonuje życie i tego, jakie to życie już jest samo w sobie. I to jest mega, super istotnie ważne. Dlaczego? Ponieważ zazwyczaj do duchowości motywuje nas cierpienie albo chęć uzyskania czegoś, albo mamy takie duchowe ego, tak, że ono chce pokazać, że jest takie super fajne i przebojowe. Ale w procesie rozwoju własnej świadomości te nasze motywacje się ciągle zmieniają, przekształcają, nasze potrzeby się zmieniają, przekształcają, nasze wartości się zmieniają, przekształcają. Nasze ego zaczyna obumierać z tych starych skorup i schematów, które nam kompletnie nie są potrzebne. I bardzo często okazuje się, że to ego, które nas pchało i motywowało do duchowości, zaczyna samo się rozpuszczać i rozpływać i się okazuje, że tak na dobrą sprawę stoi ono w totalnej opozycji do tego, czym ta duchowość jest. I życie świadomego człowieka to jest właśnie dostrzeżenie tego, jak funkcjonuje nasza rzeczywistość wewnętrzna i zewnętrzna, dostrzeżenie tego wspólnego mianownika, no i ewentualnie dostrzeżenie tej jedności wszystkiego naraz. Poprzez świadomą uważność zaczynamy dostrzegać wszystko to, co składa się na nasze ludzkie doświadczenie, tak? Zaczynamy widzieć nasze myśli, nasze przekonania, nasze emocje, nasze uczucia. Widzimy różne fenomeny, różne obiekty. Widzimy to, co w duchowości, w otoczeniu ludzi rozwijających własną świadomość nazywa się kreacją, tak? Jaka jest istota kreacji? Istotą kreacji jest wszystko to, co jest, takim, jakie to coś jest. I świadome i uważne życie pozwala nam to rozpoznać. I jednym z etapów, aspektów rozwoju świadomości jest właśnie obiektywne albo subiektywne, jak zwał, tak zwał, bo przy rozwoju świadomości doskonale widać, że subiektywność i obiektywność to jest kwestia stricte umowna i na dobrą sprawę jest jednym i tym samym, ale przy pomocy wszystkich zmysłów i instrumentów, jakie posiadamy, tak,
zaczynamy badać istotę myśli, istotę przekonań, emocji, granic, fenomenów, obiektów. Jeżeli macie jakieś doświadczenia mistyczne, to również zaczynamy badać i te doświadczenia. I tutaj na tym poziomie ja bym nie dyskredytował logiki i rozumu, ponieważ logika i rozum są nam potrzebne do badania rzeczywistości i do rozumienia samych siebie. Jednym z etapów właśnie uważnego i świadomego życia jest kontemplacja tego, co się dzieje z tobą w twoim życiu i tego, czym to życie jest. Tak, aby uchwycić to samemu dla siebie. Nie tylko poprzez natchnienie i inspirację od nauczyciela, no bo nauczyciel da ci wskazówki, nauczyciel da ci wiedzę i mądrość, nauczyciel pokaże ci techniki, ale ty również samemu potrzebujesz to zbadać dla siebie. I to jest mega super istotne w świadomym i uważnym życiu, ponieważ możecie zderzyć się z takim przekonaniem, że to wszystko dzieje się samo, że wszystko samo do was przyjdzie. I oczywiście wszystko samo do was przyjdzie. Jeżeli będziecie uważnie obserwować samych siebie, to zobaczycie, że cały czas jesteście w procesie rozwoju i to wszystko samo do was przychodzi. Ale jest taki moment, kiedy warto jest po prostu samemu te rzeczy sobie poprzemyślać, tak, poukładać i poczujecie w tym taki sens dojrzałości, taką głęboką potrzebę, że chcecie to zrobić dla samych siebie. I wtedy przyjdzie taka autentyczna gotowość do rozpoznania tego, czym ta duchowość dla was jest. I zobaczycie, że to przyjdzie dla was niemalże bezwysiłkowo w chwili, gdy będziecie na to gotowi. Kolejnym bardzo ważnym aspektem świadomego życia jest świadomość śmiertelności oraz przemijalności. I to jest mega super istotne. Dlaczego? Dlatego, bo umrzesz. Ty umrzesz. Ludzie wokół ciebie umrą. Twoi wrogowie umrą. Twoi przyjaciele umrą. Twoja rodzina umrze. Wszyscy umrzemy. I choć na co dzień rzadko się o tym mówi, to tak jest i tak będzie. I tyle. I istotą badania rzeczywistości i świadomości samego siebie jest poznanie pierwotnych mechanizmów funkcjonowania naszego ciała, tego, czym jest dla nas przetrwanie, zrozumienie mechaniki funkcjonowania umysłu oraz ciała oraz wszystkich strategii poznawczych, psychologicznych mechanizmów, które warunkują nasze istnienie od przetrwania oraz od tego, jak funkcjonuje społeczeństwo i kultura. Ja tutaj użyłem takich może skomplikowanych słów dla niektórych z was, ale ja to uproszczę. Po prostu jesteśmy tutaj i mamy poczucie, że chcemy przetrwać. Mamy poczucie, że chcemy żyć. I bardzo duża część naszej psychologii oraz naszego życia, naszego człowieczeństwa to jest przetrwanie. I my robimy wszystko, żeby przetrwać, tak? Idziemy do pracy, zarabiamy pieniądze, budujemy relacje z ludźmi, chcemy ufać innym ludziom, chcemy otaczać się ludźmi, którzy myślą podobnie do nas, chcemy otaczać się ludźmi, na których możemy polegać, tak? Mamy ten sens wiarygodności, człowieczeństwa, szukamy ludzi, którzy są emocjonalnie i uczuciowo stabilni, bo chcemy mieć poczucie, że możemy na nich polegać i między innymi dlatego też zakładamy rodziny, żyjemy w takich komunach, społecznościach, po prostu jest nam łatwiej w ten sposób przetrwać. Jednym z aspektów rozwoju świadomości jest głębokie zrozumienie tego, akceptacja tego, zrozumienie, dlaczego tak to wygląda, no i ewentualnie poznanie samego siebie względem roli, w której się odnajdujesz, względem otoczenia, tak? Kim ty jesteś dla swojego otoczenia? No i świadomość i przemijalność. Śmiertelność i przemijalność to są kluczowe zagadnienia, ponieważ społeczeństwo jest bardzo nastawione na hedonizm, to znaczy mamy taką kulturę, która szuka komfortu, szuka bezpieczeństwa oraz szuka przyjemności i spycha te wszystkie niekomfortowe rzeczy na bok, między innymi świadomość śmierci. I o tym się tak nie mówi na co dzień i to warto jest po prostu przekontemplować dla samego siebie. Ja już wielokrotnie robiłem na ten temat nagrania, ale tak czy siak każdy musi się z tym zderzyć w samotności
I ktoś kiedyś mi zadał takie pytanie, dlaczego, po co w ogóle jeździć na różnego rodzaju satsangi czy warsztaty, jeżeli to wszystko można przerobić u siebie w domu. Ano warto dlatego, bo gdy jesteś wrzucony do środowiska, w którym jest ci niekomfortowo i już naprawdę jesteś samemu ze sobą, to wtedy wszystkie twoje lęki i słabości wychodzą na tapetę i nie jesteś w stanie od nich uciec. Bo zazwyczaj jest tak, że gdy jesteśmy w środowisku i w otoczeniu innych ludzi, to rozmywamy odpowiedzialność i ukrywamy wiele rzeczy przed samymi sobą. No i dopiero w samotności te rzeczy mogą z nas wychodzić. Przejdę jeszcze do kolejnych punktów. Poczucie kontroli i sprawczości oraz spontaniczność. Wszyscy mamy poczucie kontroli, tak? A tak na dobrą sprawę, ta kontrola jest no mega filozoficznym konceptem i łatwo jest się tutaj w tym pogubić i niejednokrotnie ja się w tym pogubiłem i wielu ludzi się w tym pogubiło. No ale jeżeli powiem tobie, podnieś prawą rękę do góry teraz, zrób to. To jest proste ćwiczenie. I teraz uświadom sobie, że masz kontrolę nad tą ręką. Popatrz na nią, powoli poruszaj palcami. Daj ją sobie przed twarz. Zobacz, że masz kontrolę nad dłonią. Zobacz, że możesz nią kontrolować. I tak na dobrą sprawę te poczucie kontroli każdy z nas ma. I jednym z aspektów rozwoju świadomości jest właśnie wzięcie odpowiedzialności za swoje życie i odzyskanie tej kontroli nad swoim życiem. No bo dopóki nie uświadomisz sobie tego, że jesteś istotą samoświadomą, to kierują tobą te pierwotne instynkty, jakieś przekonania z przeszłości, twoja podświadomość, reaktywność. No i świadomość samego siebie pozwala wziąć większą odpowiedzialność za siebie i nabrać tego sensu dojrzałej kontroli. Ja jeszcze na ten temat będę nagrywał dla was filmy. To jest tylko taki aspekt instruktażowy tego, na co najlepiej zwracać swoją uwagę podczas ćwiczenia świadomości, podczas ćwiczenia uważności, tak? Uważności w życiu codziennym. I to, co chciałem wam tutaj przekazać, to jest to, abyście poczuli to, co to znaczy jest mieć kontrolę nad swoim życiem. Nie chcę tutaj dawać wam jakiejś filozofii i gotowych odpowiedzi, tylko po tym nagraniu, naprawdę, zapiszcie sobie w swoich notatkach pytanie, co to znaczy mieć kontrolę nad swoim własnym życiem i głęboko się nad tym zastanówcie. I postawcie siebie w takiej roli kontrolerów waszego życia. Tutaj dosyć hardkorowo można pójść w tym temacie. I zobaczcie sobie naprawdę, czym ta kontrola jest, jak wy się z tym czujecie, co takiego możecie kontrolować w swoim życiu, co nie. I naprawdę głęboko się nad tym zastanówcie. Oraz w opozycji popracujcie trochę nad spontanicznością. Zobaczcie, co to znaczy być spontanicznym, autentycznie wyrażać siebie. Być naturalnym, być swobodnym. Myślę, że to również jest bardzo ważny aspekt naszego życia do wyćwiczenia. Popracujcie nad tym i zobaczcie. Zobaczcie, jak się z tym czujecie. I tutaj jeszcze mam ostatni punkt na dzisiaj. Relacje, kontakt z otoczeniem, wymiana uczuć i emocji, potrzeby oraz socjalizacja. To jest mega super ważny temat. To jest temat. W sumie to jest taki powód, dlaczego ja zacząłem nagrywać rozmowy z kanapy. To była właśnie taka moja wewnętrzna motywacja, aby wziąć te wszystkie rozwojowe tematy oraz duchowe prawdy i przedstawić je w takim formacie właśnie społecznym, tak aby ludzie mogli między sobą poukładać te koncepcje w głowie oraz no, głębiej i lepiej zrozumieć samych siebie, bo rozwijając własną świadomość, ćwicząc swoją uważność, nie uciekniesz od środowiska zewnętrznego, nie uciekniesz od innych ludzi i tak na dobrą sprawę, chcąc jak najlepiej zrozumieć samego siebie, będziesz musiał jak najlepiej zrozumieć innych ludzi i dostrzec ten wspólny mianownik tego, gdzie to się łączy, jaki ty masz wpływ na innych ludzi, jaki wpływ inni ludzie mają na ciebie. No bo na pewnym polu nie unikniemy tego, że wszyscy wpływamy na siebie, czy nam się to podoba, czy nie. Możemy od tego uciec, możemy się tego wyprzeć.
kolokwialnie rzecz ujmując, wszyscy sobą manipulujemy nawzajem. I teraz pytanie, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie jesteśmy tego świadomi, ponieważ każdy z nas ma swoje potrzeby, każdy z nas ma swój własny subiektywny świat, każdy z nas potrzebuje wręcz uwagi innych ludzi do tego, żeby żyć. Każdy z nas potrzebuje być akceptowanym, to znaczy mieć możliwość swobodnego wyrażenia własnych uczuć, własnych emocji, własnego podzielenia się z innymi ludźmi, własnym sposobem rozumienia świata. I na tym polu tworzymy taką obiektywną rzeczywistość, która składa się ze wszystkich rozumianych przez nas pojęć oraz zjawisk oraz doświadczeń, które budują nasze życie, tak? Które budują nasz charakter bycia człowiekiem, nasze społeczeństwo. I my od tego nie uciekniemy. I chcę wam powiedzieć, że na tym polu bycie świadomym człowiekiem, bycie uważnym człowiekiem to jest taki, mógłbym powiedzieć, trochę sprawdzian, trochę taki test odnośnie tego, jak ty sobie radzisz z życiem. I to jest jeden z powodów, dlaczego na samym początku powiedziałem, że nie ma perfekcji. Chcę, byście wiedzieli, że ja osobiście nie jestem idealnym człowiekiem, nie jestem perfekcyjny we wszystkim. Dalej zdarza mi się na coś złościć, mieć jakieś negatywne myśli w głowie czy uczucia. I ja myślę, że to jest ważne, aby móc pozwolić sobie przyznać się do tego i starać się być jak najbardziej świadomym samego siebie człowiekiem. No bo wiecie, ja nie chcę, żebyście mieli takie poczucie budowania w swoich głowach takiego idealizmu, który zmuszałby was do ciągłej kontroli samych siebie i życia w takim poczuciu winy. O kurczę, nie jestem taki świadomy, nie jestem takim idealnym człowiekiem. I ja wiem, że nasza ludzka natura i nasza tendencja właśnie zmierza w takim kierunku, choćby ze względu na społeczne warunkowanie, potrzebę uwagi innych ludzi, czy ten status stawiania siebie w roli guru. I ja myślę, że to jest miarą dojrzałości człowieka, aby znaleźć równowagę pomiędzy zrozumieniem siebie, zrozumieniem świata, zaspokajaniem własnych potrzeb oraz byciem człowiekiem, który też jest społeczny, tak, i pomaga innym ludziom w zaspokajaniu ich potrzeb. I to jest właśnie to, gdzie budowany jest ten fundament świadomego i uważnego życia. To jest właśnie to życie, w którym każdy z nas żyje na co dzień i nie ma tutaj co oddzielać jednego od drugiego. I tak nie przedłużając tego nagrania, tak wygląda życie świadomego człowieka. To jest życie każdego człowieka, który żyje na co dzień, który jest świadomy tego, czym jest świadomość. I na dobrą sprawę nikt z nas nie ucieknie od świadomości samego siebie, więc nie ma powodu, aby się czegokolwiek wypierać, nie ma powodu, aby się do czegokolwiek przywiązywać, tak jak powiedział kiedyś Antony de Mello. Jedyne, co pozostaje, to po prostu uczyć się i studiować to doświadczenie, w którym każdy z nas żyje, jest, rozpoznaje samego siebie jako człowieka. I tyle. Cóż mogę tu rzec na samym końcu? Ta wartość bycia najlepszą wersją samego siebie, tak czy siak, nikogo z nas nie ominie, bo każdy z nas ma w swoim sercu te poczucie, że chce być dobry i chce być jak najlepszym człowiekiem. I nieważne, jakich ja bym tu słów nie użył, świadome życie, uważne życie i tak każdego z nas będzie pchało właśnie w tym kierunku. To tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o te nagrania. Dzięki wam wszystkim bardzo serdecznie, że pozostaliście tutaj ze mną do końca. Ja mam na imię Damiano. Dajcie proszę dla mnie łapkę w górę, napiszcie pozytywny komentarz, podzielcie się swoimi przemyślunkami. Do zobaczyska następnym razem. Miłego. Elo, buźka.